Lekcja pod tytułem Mnożenie jednomianu przez sumy algebraiczne. Tak naprawdę przedłużenie lekcji poprzedniej. Czego się dowiedzieliśmy na lekcji poprzedniej? Jak się wykonuje mnożenie liczba razy suma algebraiczna? Pamiętasz, jak to było? Wystarczy przemnożyć liczba razy pierwszy składnik, liczba razy drugi składnik. Czyli w naszym wypadku mielibyśmy 5 razy 2, 10a, 5 razy 2b, 10b. B dodatnie, czyli plus 10b. W momencie, kiedy następuje taka drobna zmiana, że już mnożymy nie przez liczbę, tylko przez jednomian, zasada jest nadal taka sama. Tu było mnożenie liczbą, a tu jest mnożenie jednomianem. Ale nadal jednomian razy pierwszy składnik plus jednomian razy drugi składnik i koniec. Nic tutaj nie ma nowego. No przećwiczmy to sobie. Mnożymy 5a razy 2a. To ile to jest? 5 razy 2 to jest 10, a razy a to jest a do kwadratu. No a teraz 5a razy dodatnie, bo tu jest plus, 2b. 5 razy 2, 10, a razy b to jest po prostu a razy b. Ważne jest, żeby pamiętać, że ten znak jest plus. Dlaczego? No bo tutaj mnożyliśmy dodatnią razy dodatnią. Gdybyśmy mieli taką sytuację, popatrz. O, to jaka byłaby różnica? No pierwszy wynik mnożenia byłby ten sam, ale tutaj mielibyśmy 5a razy minus 2b. Wynikiem jest minus 10ab, dlatego tu się wpisze minus 10ab. A co by było, gdyby było w ten sposób? O, tu byłoby minus 2a, no i dalej niech sobie będzie to minus 2b. No to 5a razy minus 2a to jest minus 10a kwadrat, czyli mielibyśmy minus 10a kwadrat, no i dalej minus 10ab. Czyli zasada mnożenia się nie zmieniła. To, co przed nawiasem razy pierwszy, razy drugi. Poćwiczmy sobie na kilku przykładach, tak dla pewności. Pierwszy przykład. 2a razy, pamiętasz, jak nie ma znaczka, to ten znaczek tak naprawdę jest u nas w głowie, o razy ta suma algebraiczna wypisana w nawiasie. No to mnożymy. 2a razy 2b. 2 razy 2, 4. A razy b to jest po prostu a razy b. Teraz 2a razy plus 4. 2 razy 4, 8. A pozostaje, bo tutaj nie ma żadnej literki. A teraz 2a razy minus 6a. 2 razy minus 6 to jest minus 12, a razy a to jest a do kwadratu. Gotowe? Następne mnożenie. Aha, taka uwaga. Po takim wymnożeniu, jeżeli trzeba, to trzeba wykonać także, jeżeli można, redukcję wyrazów podobnych. Ja tutaj już tego nie robię, no bo nie chcę na to tracić czasu. Tutaj zajmuję się tylko mnożeniem, ale pamiętaj, jeżeli jest zadanie, czy to do domu, czy na sprawdzianie, to zawsze się zastanów, czy tutaj się nie da zredukować wyrazów podobnych, przypadkiem. Akurat w tym wypadku nie, ale może być tak, że po takim mnożeniu redukcja jest wykonalna. No, popatrzmy następny przykład. Mnożymy. Tym razem mnożenie jest po prawej stronie. Co za różnica? Zasada ta sama. Razy pierwszy, razy drugi i razy trzeci, czyli mnożymy. Minus 3z razy 2x. Minus 3 razy 2 to jest minus 6. X razy z to jest po prostu x razy z. Teraz minus 3z razy minus y. Minus 3, tutaj minus y to jest tak naprawdę minus 1y. Pamiętasz, tej jedynki się nie wpisuje. Taki zwyczaj matematyka ma, że jak se może upraszczać, to upraszcza. Ale tak naprawdę tu mamy minus 1. Czyli minus 1 razy minus 3 to jest plus 3. Z razy y, no to jest yz, czy tam zy, jak wolisz. W kolejności alfabetycznej to należy wpisywać w każdym razie. No i ostatnie, minus 3z razy plus 2z. 2 razy minus 3 to jest minus 6. Z razy z to jest z do kwadratu. I ostatni przykład. Minus a razy ta suma algebraiczna. Minus a, czyli tak naprawdę tutaj mamy minus 1a. I uwaga, to traktujemy, jakby było w nawiasie. O, to traktujemy jako całość. Zobacz, tu jest nawias, to dla każdego jest oczywiste, że przez całość trzeba mnożyć. Niektórzy uczniowie, jak widzą coś takiego, to mnożą tylko przez a.
Tak naprawdę przez całość trzeba mnożyć o, tak jakby stało coś takiego, minus 1a. O tym pamiętaj, nie daj się tutaj nabrać. No to mnożymy. Minus a razy minus 2a. Minus razy minus 1 razy minus 2 to jest 2, bo minus razy minus daje nam plusa, czyli mamy 2, a razy a do kwadratu. Teraz minus a razy plus 5. Minus, czyli minus 1a razy plus 5. Minus razy plus to mamy minus 5, no i samo a, bo tutaj przy piątce nie ma literki. Minus 1a razy minus 2b. Minus 1 razy minus 2 to jest plus 2, a razy b to jest po prostu ab. I tyle. Koniec lekcji.